Witam. Ryszard Borowicki, Królewska Wiedza, czyli astrologia przy lampie naftowej. Rozpoczynamy miesiąc barana. Dzisiaj mamy oczywiście 20 marzec. Tak właśnie ono to wygląda. Nasz baran będzie trwał aż do 19 kwietnia, do godziny 16:07. I tak to właśnie wygląda z punktu widzenia podwójnego horoskopu. Cóż ciekawego w tym miesiącu planety nam przygotowały? 25 marca oczywiście jest pełnia. Ta pełnia jest bardzo istotną pełnią, dlatego że to jest wreszcie mariaż, który ujawnia wszystko to, co się działo w czasie, kiedy był jeszcze, jest jeszcze miesiąc lunarny ryb. Ten drugi miesiąc. I on będzie pokazywał nam te fakty wszystkie i wyjaśniał to, co zresztą oglądacie w przestrzeni życia naszej wewnętrznej i zewnętrznej, czyli to, co się dzieje chociażby w mediach czy w innych działaniach społecznych. I to zaćmienie oczywiście tutaj mamy Księżyca. Ono akurat na szczęście nie dotyka nas, a dotyka bardziej Ameryki. I niech tak się dzieje. Lepiej, żeby to nie było, to będziemy omawiać, ale dopiero 25, żeby było ciekawiej i żebyśmy mogli cokolwiek o tej pełni powiedzieć i spojrzeć na nią w odpowiedni sposób. Z kolei 2 kwietnia niech Państwo sobie wyobrażą, że wyrusza w retrogradację nasz Merkury. To bardzo interesujące, co się będzie działo, ale wtedy będziemy omawiać i to będzie do 2 kwietnia 2024 do 25 kwietnia 2024 rozpocznie się w nocy o 0:14 minut, a zakończy się o 14:54 w dniu właśnie 25 kwietnia, ale to już będzie nasz szalony byk. Ale w międzyczasie jeszcze 8 kwietnia jest Nów. Dosyć interesujący nas, bo wtedy właśnie rozpoczyna się znak barana lunarny. I od tego 8 będziemy mogli traktować, że jest to prawdziwy baran. I właściwie ten nowy rok, czy astrologiczny, trudno powiedzieć, bardziej lunarny, ale radzę go jednak z nim się spotkać i brać w nim udział, ze względu na to, że on naprawdę działa w przestrzeni naszej życiowej i on pod tym wpływem będzie miał wiele do powiedzenia. Jest to także zaćmienie Słońca, ale też, które będzie po tamtej stronie kuli ziemskiej, więc tam gdzieś w Ameryce i nie musimy się tym wszystkim przejmować. Ten miesiąc jest naprawdę bardzo ekscytujący pod każdym względem i ja już nie mówię o tych rzeczach, które będą nas dotykać formalnie, czyli prawnie, które przed nami właśnie wybory, ale to będziemy wszystko tłumaczyć, będę tłumaczył to wszystko
zgodnie z rytmem planetarnym, który odczuwamy i czuję, że jeszcze nie jest ten moment. Właśnie wtedy, kiedy nastanie ten pełen baran, będziemy bardziej odkrywać w sobie większy entuzjazm. Ten entuzjazm już jest wyczuwalny, ale zawsze radzę to, co uważam za najważniejsze, sprawdzić swoje zdrowie, bo właśnie teraz baran się rozpoczął od wczoraj i jeszcze są ryby i to wszystko kumuluje się, ta energia wyciska wszystkie soki właśnie z tej winogronowej masy, gdzie właśnie w tych siłownikach całych wychodzą ostatnie poty, chociaż jeszcze jesteśmy przed pełnią, a po pełni będzie właśnie ten najbardziej intrygujący nas czas, który będziemy mogli referować. Zresztą Państwo będą uczestnikami, jak każdy z nas, tak jak i ja. I to wszystko będzie dla nas bardzo istotne. Teraz, patrząc się z punktu widzenia na przykład, co mają zrobić te barany, które się teraz urodziły, tak, czyli od wczoraj. Nic. Macie, jesteście baranami. Faktem, że urodziliście się teraz, w tym okresie, przypuśćmy, rekolekcyjnym, jak to można nazwać, obszar tego czasu, który jest rybi, postanówcie pewne działania sobie. Stwórzcie w sobie metodę, którą macie rozpocząć. To, co powiedziałem wczoraj, czy nawet przedwczoraj chyba też, że już możemy zacząć planować i ruszyć tą maszynę w działaniach też. To też nie jest takie proste, żeby tak od razu otworzyć jakiś interes, czy stworzyć jakiś priorytet do działań. Zawsze zastanówmy się, czy warto. Zawsze warto burzę mózgów zrobić. Zawsze warto sprawdzić konkretnie u astrologa, czy warto. Tylko nie może być to pochopnie. Nie może to tak być, czy ja jutro mogę otworzyć. Nie, to nie jest tak. Tak, żeby warto było sprawdzić u człowieka, który zajmuje się numerologią i także warto by było sprawdzić jeszcze u człowieka, który zajmuje się tarotem. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że po pierwsze, jest dużo osób, które żyją w różnych momentach. I tak teraz mamy właśnie ten okres neptuniczny, który wkroczył w czas barana. I on może zamydlać pewne rzeczy, kiedy synchronizujemy te trzy wiedzy, czyli wiedzę astrologiczną, wiedzę numerologiczną i wiedzę tarota. Na przykład wtedy mamy 100% pewności. Oczywiście, że tarocista może być to jakiś znajomy. Numerolog może sobie samemu tam cokolwiek obliczyć, jeżeli ktoś na tym się troszeczkę wyznaje. Jeżeli chodzi o astrologię, no przykro mi, ale tutaj już trzeba spojrzeć naprawdę w program astrologiczny, ustawić to wszystko, spojrzeć, zobaczyć, jakie są aspekty i to wszystko dookoła, żeby nie było jakiejś kichy. Popularnie mówiąc, jeżeli ktoś woli numerologię, oczywiście, że może tak samo zbagatelizować lekko astrologię, zbagatelizować tarota i postawić to wszystko na numerologię. Chociaż patrząc się z punktu widzenia mojego i mojej praktyki, numerologia jest bardzo ważną rzeczą. Ale numerolodzy nie za bardzo potrafią, niektórzy tylko potrafią, to faktycznie bardzo dobrze realizować. Czyli spojrzeć to z punktu, a to jest zupełnie inaczej to działa. Ja tutaj nie chcę nikogo uczyć i nie chcę pokazywać, bo to są godziny, bo to są sytuacje, bo to są jeszcze różne rzeczy, które dopiero zaczynają współdziałać. Nawet czasami, jeżeli chodzi na przykład o poszukiwanie chociażby wody na waszym terenie, jest potrzebny różdżkarz, który znajdzie wam to miejsce do odwiertu. Nie wiadomo, czy czasami ktoś nie otwiera na przykład takiej działalności. No więc mówię tutaj o odwiertach. No więc dobrze by było
nauczyć się, jeszcze dołożyć do tego radiestezję. Także to jest jedna rzecz. Teraz nasze baranki. Nasze baranki są, jak zawsze każdy baran jest do przodu. Dwa razy bardziej szybszy. Najszybszy znak, jaki jest w historii, to jest baran oczywiście i dlatego on jest pierwszy. Leci na, jak to się mówi, na łeb i na szyję. No i zwycięża w ten sposób sam siebie, bo przegania. Co tu ukrywać, ma pokręcone rogi, czasami trzeba się zastanowić, co robi. No i ten słomiany zapał jest najgorszą cechą każdego z baranów, obojętnie czy kobiety, czy mężczyzny. Mężczyźni na ogół są to osoby bardzo oryginalne, czyli bardzo szybko myślące i troszeczkę zbyt gwałtowne w swoich zamierzeniach i też niepotrafiący, tak jest ładniej, zrealizować swoich planów. Czyli słomiany zapał to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych cech w naszym znaku, czyli tym teraźniejszym. Oprócz tego, że jest ten baran, to kobiety spod tego znaku są, powiedzmy, że najbardziej inspirujące się, tylko czasami nerwica tak je podnieca, że tracą czas na nie te rzeczy, które są aktualne. Jest mała różnica pomiędzy kobietami spod znaku barana, a mężczyznami spod znaku barana. Mężczyźni spod znaku barana są bardziej wojownikami. Kobiety z kolei nie są wojowniczkami, chociaż czasami wśród tego znaku występuje ten element u kobiet. Na ogół trzeba brać pod uwagę, że kobiety są, jakby to powiedzieć, w gorszym jakby ustawieniu. Dlaczego? Mężczyzna jest zawsze wolny. Nieważne, czy ma rodzinę, czy nie ma rodziny, ma zawsze, jak to jest, głowa domu. Tak jest, nie jest obciążony tym, co jest kobieta obciążona, czyli całym domem, jeszcze tak zwaną młodzieżą i jeszcze wieloma rzeczami, z czym kobieta baran troszeczkę nie potrafi funkcjonować. Powodem jest to, że po pierwsze są tutaj w tym momencie to można by było powiedzieć, że owca, ale to nie jest tak, tylko jest baran. To jest znak męski, zbyt twardy i kobiety tutaj odczuwają taki dysonans. Tak jak i zresztą te delikatne barany też takie istnieją. Istnieje ich dosyć duża grupa. Najlepiej to opisuje właśnie Jan Skarża-Dzierzbicki w swoich tutaj notatkach na każdy dzień. To jest jednak największy dla mnie autorytet tutaj pod tym względem działań. Baran oprócz tego ma ogromną siłę jakby rozpętania tej II wojny światowej. Wiecie, o co chodzi, tak? Było w tym filmie, że tam gdzieś coś, jak rozpętałem II wojnę światową. I to jest właśnie cecha barana, że rozpędza niektóre historie do kosmicznych odległości, czy też wychodzenia poza galaktykę naszych marzeń. I to jest cecha z jednej strony bardzo dobra, ale z drugiej strony troszeczkę przerażająca. Ze względu na to, że tak, ja już o tym mówiłem wcześniej, że zostają albo niezrealizowane, albo wręcz one są nieosiągalne w tym czasie, a nie w tym czasie, który byśmy chcieli zrealizować. To wszystko jest jeszcze niczym przy tym, że planety robią swoje. W każdym roczniku barany mają swoje specyficzne zadania. Te zadania są na ogół
nierealizowane w ten sposób, bo obciążenia, jakie są sytuacyjne, bardzo często barany dostają, jak to się mówi, no ścian nie do przebrnięcia. To też większość baranów ulega sugestii przyjaciół, czy też przyjaciółek, jeżeli to chodzi o kobiety. Przepraszam, że tak mówię najpierw o baranach, a potem o kobietach baranach, ale tak się stało, że jest to znak męski i tutaj trzeba preferować tą stronę męską, a u kobiet ta męska strona jest najważniejszą, tak jak u mężczyzn żeńska strona, bo ona kształtuje, tak jest w astrologii. To jest bardzo ważna rzecz, bo męska strona u kobiety daje tą przebojowość, tą siłę, tą energię. I to dopiero tworzy mariaż z żeńską stroną mężczyzny. Dlatego tak bardzo dużo związków jest pomiędzy właśnie baranami a wagami, bo jest to ten mariaż, który jest naprzeciwko siebie i on najbardziej eksploatowany jest i najbardziej eksponowany. Chociaż występują małżeństwa pomiędzy baranem a bykiem ze względu na to, że tu jest Wenus, a tu jest Mars. Mars daje nam... Dlaczego tak jest? Mars ma dwa satelity. Jednym z satelitów jest lęk, a drugim jest panika, czyli Deimos Phobos. I teraz w zależności, z której strony mamy Deimosa czy Phobosa, tak się irytujemy czy denerwujemy. Już wielokrotnie tłumaczyłem, na czym polega lęk, na czym polega panika. Panika jest destrukcyjna, lęk jest twórczy. I dlatego barany w tym momencie, ale pamiętajmy o tym, że to są satelity, bardzo szybko się poruszają i niemoc szybkości rozwala to, że baran podnosi się, chce coś się rozpocząć i nagle siada, bo go ubezwładnia sytuacja i proste wytłumaczenie najprostszej rzeczy, czy niechęci do realizowania swojego własnego planu we własnych sidłach, braku tolerancji, można by było tak powiedzieć, a właściwie, co tu ukrywać, jeszcze innych zasad funkcjonowania. Takim baranem przykładowym, którym najbardziej sobie cenię, no to jest Greg Zorba. I ten taniec, który jest, i zresztą każdemu baranowi radziłbym to obejrzeć z wielkim namaszczeniem właśnie w tych momentach własnych urodzin, kiedy one teraz właśnie będą się rodzić, czy już się urodziły. Sobota, niedziela przed wami, możecie sobie puścić ten film i zobaczyć ten taniec wojownika, ale jednocześnie też pokoju. Ten ruch, ten dźwięk, ten rytm, to jest jednak męski taniec, ale kobiety też w nim biorą udział. I każdy tańczy osobno, a jednak razem w grupie. I tam. I wiemy, o co chodzi. I poruszamy się, jesteśmy przyjaciółmi. I ten zachrypiony głos Greka Zorby, który mówi właśnie takim, nie wiadomo co przeżył, czy był na tej wojnie, czy nie był, ale ta wojna jest w nim i ten pokój jednocześnie, który daje ten rytm i splecenie tych ramion przyjaciela i ten orli taniec, taniec orła, taniec feniksa, taniec Ikara, który może runąć nagle w dół i wszystko zniszczyć. I właśnie to jest ten moment, który nigdy w życiu bym nie chciał, żeby żaden baran był właśnie oglądał to, jak jego syn ginie gdzieś w morzu
bo słońce rozpuściło najpiękniejszą maszynę, jaką można było stworzyć, czyli uniesienie się i być wolnym w przestrzeni, jak każdy ptak, jak być feniksem, być orłem dla siebie i odejść od tego problemu. I te problemy, które właśnie tutaj się rozpoczynają, właśnie w tym okresie właśnie teraz, tego barana, one cały czas działają na inne znaki też. Oczywiście my wszyscy, którzy jesteśmy z innych znaków, dotykają nas i możemy je właśnie uaktywnić, bo one są w tym momencie są najprostsze, najbardziej prymitywne. Ten prymitywizm będzie trwał aż do panny, bo potem będzie on stopniował, ale także do raka w tej ćwiartce pierwszej. Rak też ma swój udział w tym wszystkim i cały zodiak wtedy porusza się i on tworzy w nas, bo przecież składamy się z 12 znaków. Nie jesteśmy jednym znakiem, to tylko Słońce. Ale planety mamy w różnych znakach, każdy w innym roczniku, każdy w innym dniu, każdy w innej sekundzie. Nawet jeżeli jesteśmy bardzo podobni do siebie, czyli rodzimy się koło siebie i w tym samym momencie mamy różnych rodziców i różne wychowanie, różne spojrzenie na ten samo. Na to samo zjawisko, na ten sam efekt, na ten sam rozwój, na ten sam galimatias naszego życia, bo dla każdego akurat to wydarzenie może być szczęściem, dla drugiego nieszczęściem, co tłumaczę w astrodynamice, jest to bardzo ważne. Kiedy następuje ten rozwój? Kiedy następuje ten punkt, w którym musimy podjąć tą decyzję? Tą decyzję po to, żeby nie zrobić siebie właśnie tego błędu zbyt wysoko i zbyt z wielkim entuzjazmem szczęścia, które bardzo często dotyka właśnie tego znaku i ten znak potem czy cierpi? Trudno powiedzieć, barany szybko potrafią zmienić kierunek i nagle otwierają przed sobą. To jest jedyny znak, który właściwie tak szybko reaguje na zjawiska nieszczęścia i nigdy nie może się przyznać do tego, że było to kłopotem. Nie, no tak się stało i wiesz, trzeba potem, no żyje się tylko raz, a co mi tam nie wolno, to nie jest tak. Pamiętajmy o tym, że im więcej robimy sobie kłopotów, tym więcej nieszczęść za sobą ciągniemy i wtedy stajemy się, nieładnie to tak powiedzieć, ale czarnym baranem. Ja czarny baran to jest zupełnie u mnie w mojej nomenklaturze, jest zupełnie co innego, bo barany dzielę na jasne i ciemne barany. Po prostu w zależności, gdzie jest słońce ustawione i są barany, które mają jasne włosy i są barany, które mają ciemne włosy. Są barany, które mają jasne oko i bardzo rzadko się zdarzają z ciemnymi oczami. Barany to widać w kosmogramie i to dokładnie i no, tego trzeba uczyć. Oczywiście, że czasami możemy, mówimy o tej strefie tutaj w Polsce, bo co innego, jak że pojedziemy gdzieś na równik i tam zupełnie inny kolor skóry, ale jednak czasami astrologia też pomaga i też można znaleźć jasnego tamtejszego tubylca. Także nie chcę tutaj mówić ze względu na to, że działania, ale zostawmy to. Kobiety spod znaku barana są wyjątkowo przedsiębiorcze i też potrafią wszystko znaleźć w szybkim tempie, lecz jedna wada, szybko się męczycie i szybko się zniechęcacie. To jest układ związany z tym, że na ogół wszystkie barany nie są zbyt silne, nie są zbyt wytrwałe i nie są to potężne osoby. To nie jest jakiś tam, przypuśćmy, następny znak. To nie jest. Barany są drobne,
na ogół do 1,70 m, troszeczkę powyżej. I jeżeli są wysokie, to już wina planet. To już planety wtedy tworzą ten wzrost zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Barany też nie za bardzo chętnie podchodzą do pewnych zasad, chociażby uczenia się. Uczą się, ale jednostkowo bardzo, no co tu ukrywać, ale najchętniej pracują no we wszystkich służbach mundurowych. To trzeba przyznać, że najchętniej lubią mundur, obojętnie jaki, niech to będzie od listonosza po służbę zdrowia, bo jednak tak nazywamy to i lekarz tam nosi ten biały fartuch. I tam się dobrze czują. Czują się tam, gdzie jest bardzo twardo zbudowane i noszą właśnie pagony. Dlatego też właśnie założyłem na dziś koszulkę z pagonami, bo tak jest lepiej, bo to jest takie powiedzenie, że za mundurem panny sznurem, a dziewczyny dzisiaj w armii też występują i też lubią właśnie, to jest taka cecha i przede wszystkim jedna rzecz. Kobiety, znaczy i mężczyźni i kobiety są bardzo tutaj uporządkowane. Bardzo często mówi się, że baran ma chaos wokół siebie, że wszystko pogubił, że w ogóle w tym pokoju barana jest nieporządek. Tylko skąd baran wie, że w tym chaosie i w tym naprawdę ogromnym bałaganie odnajduje się doskonale, wie gdzie położył, gdzie co, nawet przez telefon potrafi umieścić to w przestrzeni co do 10 cm. Od stołu weź 3 miarki na dłoni i tam będzie leżeć pióro. To, bo inaczej, ale od prawej strony licz 3 miarki dłoni. Co to jest 3 miarki dłoni? No to właśnie jest baranie powiedzenie, albo na 2 łokcie, albo jeszcze jakieś inne miary, które sobie baran wymyśli. I to jest najciekawsze, że barany są wyjątkowo dokładne i precyzyjne w tym. Barany potrafią zrealizować swój plan do końca zamierzenia. Mimo to, że ten słomiany zapał jest, jeżeli baran się uprze, to zwycięży i zawsze zwycięży. Baran ma ogromną siłę i baran ma jeszcze jedną rzecz, którą trzeba sobie tutaj cenić. Wszystkie znaki ma tam, gdzie potrzeba je posiadać. To tylko jedynie robi to, że ascendent zmienia wtedy cały układ tego zodiakalnego, ale taki archetypowy baran jest zawsze bardzo gotowy do działania zgodnie z rytmem kosmosu. To znaczy baran, który urodził się, ascendent ma pomiędzy rybami a baranem, czyli wczorajszy dzień na samym początku w godzinie zero się rodzi i taki jest typowym baranem. Wszystko dokładnie wykonuje tak jak archetypowy, jak ja to nazywam, cudowny baranek, dziecko szczęścia i dziecko obfitości i dziecko także, no co tu ukrywać, czasami lekko tworzące nam tylko wyłącznie kłopoty, ponieważ jego jest wszędzie pełno, jak młody baranek skaczący nie z gazety na podłogę, a troszeczkę wyżej, nawet bardzo dużo wyżej i może to stworzyć kłopot lub też pewne niezrealizowane marzenia potem, ponieważ coś się może stać czy wytworzyć, nie ma sensu tego omawiać dalej, ponieważ może się stać realne. To też jest ten kefas, ten poziom najważniejszy, ten piotrowy. Ale to jest już inne zagadnienie religijne. Czy i jak ujarzmić naszego baranka? Baranki są cudowne, to trzeba przyznać. Te małe dzieci, wszędzie ich pełno i uważajcie na jedną rzecz. Na głowę. Zakładajcie zawsze czapeczkę, czy to dziewczynce, czy chłopcu, ponieważ czoło może mieć bardzo dużo blizn i bardzo dużo nieprzewidzianych rzeczy, które nie są potrzebne. Teraz się zbliża lato, oczywiście rowerki, hulajnogi, jeszcze inne rzeczy,
Jeżeli ten kask jest na tej głowie, będzie bezpieczniej, rękawiczki, bo przejedzie się tam czy na łokietniki, czy tam jeszcze jakieś na kolanniki. Lepiej założyć, jak nie założyć, żeby się nauczył. Czy perfekcji? Barany są perfekcyjne. To trzeba przyznać, że przy dłuższym działaniu one doskonalą się doskonale i są w tej swojej dziedzinie, jeżeli to polubią, potrafią naprawdę zrobić niesamowite rzeczy z tym przedmiotem, czy w tym sporcie, czy w tych działaniach. I są o dziwo, nie lubią konkurencji. To jest najważniejsze, że baran zawsze jest na przodzie, nie znosi tego, że który tam mu dochodzi, czy denerwuje go to, że ktoś jest lepszy od niego. To jest też taka cecha, którą nie wszystkie barany mają. To nie jest prawda, że wszystkie. Nie, bo niektóre baranki są takie, które się wycofują, potrzebują pomocy, potrzebują działań, ale na ogół baran jest tym, który jest zawsze pierwszy. I pamiętajcie, albo pierwszy, albo suflerem. To jest najgorsze, że bardzo dużo baranów po prostu podpuszcza inne znaki, co często się zdarza, i potem szukacie winnego, a winny jest baran. I tutaj, jeżeli macie takie małe dziecko, musicie to rozszczepać. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że dzieci z poznaku barana nie znoszą, kiedy są karcone. I nigdy ich nie karćcie, tylko zawsze stosujcie kary innego typu. Zawsze promujcie te dzieci. Dzisiaj dzieci małe trzeba promować, obojętnie jakiego znaku, i wytwarzać w nich tą siłę ogromną. Barany nie posiadają tej siły ogromnej. One mają ten słomiany zapał, i ten słomiany zapał trzeba nauczyć się tego, że to tak, jakbyście mieli tak zwaną kozę i opalali ją słomą, a nie drewnem. I jeszcze w dodatku wiecie, o co chodzi, że słoma się pali błyskawicznie, a tutaj trzeba właśnie ten naftowy pomysł stworzyć, i żeby to mogło tak istnieć, bo takie było pierwotne znaczenie tego wynalazku, jaki stworzył Łukasiewicz, właśnie światła, żeby to było, a to potem przeszło w inne formy, które stały się rzeczywistością, i wykorzystanie tego właśnie nie w ten sposób, co potrzeba. I to też zwracam uwagę, że tutaj, w tym momencie, właśnie baran jest bardzo dobrym wynalazcą, i baran musi zastanowić się nad każdym elementem, gdzie wykorzystuje inne znaki. Dobrze by było, żeby wykorzystywał, dlatego że on wtedy dużo mu łatwiej jest egzystować niż samemu. Baran jest stadnym zwierzęciem. To nie jest tak, że baran lubi być sam. Baran lubi być w grupie, ale jednak osobno. No i pamiętajcie o tym, że jednak czasami, jak macie tego baranka, trzeba go zostawić sobie. Niech on sobie tam rozważy te swoje pomysły, bo są to znaki szalenie mądre. I teraz jeszcze jedna rzecz, że jeżeli macie dziewczynkę czy chłopca, kształćcie je bardzo pomału, ale konsekwentnie. Pokazujcie im różne sfery życia, dlatego że baran właśnie się napala i potem już nie wraca. Także zastanówcie się nad tym, co chcecie uzyskać, jak jesteście obciążeni przez wasze genetyczne sprawy, czyli to, co w was jest, czyli ten gen świadomy, czyli który prowadzi was. No, przypuśćmy, pochodzicie z domu, jesteście górnikami, czy rybakami, czy rolnikami, czy jeszcze jakimś, to jest właśnie ten gen, czy chociażby lekarzami, czy artystami. Pamiętajcie o tym, że pokażcie to w odpowiednim momencie. Też dotyczy królewskiej wiedzy. Ja zresztą tym się zajmuję od bardzo dawna, szukaniem. Zresztą, jak powstanie, powiedziałem sobie, że nie będę mówił o offsetce, ale jak powstanie offsetka, będziemy to robić specjalnie dla właśnie tych baranków, i nie tylko, dla wszystkich małych dzieci, po to, żeby ukształtować już od maleńkiego. Dlatego że co
skorupka za młodu nasiąknie, potem wiecie o co chodzi, dalszą część znacie i wiecie o co. A co jest najważniejsze, jak nie nasze dzieci, jak nie nasza przyszłość, która tak zanika nagle, tak jest delikatna. Te formy, jakie dzisiaj istnieją, przerażają mnie, bo żyjemy tylko wyłącznie właśnie my tutaj, którzy jesteśmy w astrologii, jesteśmy już od wielu, wielu lat tym przerażeni, że coraz mniej dzieci, że coraz mniej tych owieczek, tych małych brzdąców, a baranki są tak śliczne i tak piękne, tak kochane. I mówię dużo o barankach jako o barankach, ale pamiętajcie, że wszystkie dzieci małe są barankami. Wszystkie w jakimkolwiek znaku się rodzą, to ten pierwszy rok jest barani. I przytulajcie je, kochajcie je, nauczcie je najwspanialszej rzeczy. Także wszystkim wam życzę tego wspaniałego życia. Z kolei w zawodach, tak jak powiedziałem, to te mundurowe, ale i także te, które budują coś, coś tworzą. I barany nie są znakami wytrwałymi. To trzeba wykluczyć, że baran będzie przez 40 lat prowadził konsekwentnie jakieś działania. Musi się tego nauczyć. To jest układ już planetarny. Że jeżeli taką zdolność ma, to na pewno daleko zajdzie. Ale jeżeli takiej zdolności nie ma, tylko robi wszystko, jak to się mówi, po łebkach, to zawsze wybieram te zawody, które są takie po łebkach. To te, które... Zresztą kiedyś spotkałem taką moją klientkę, która właśnie powiedziała, że ona nie lubi coś robić długo, ona lubi krótko coś robić. I teraz co się stało? Ma swój zawód i dobrała sobie jeszcze zawód projektanta wnętrz. Dlaczego? Bo wchodzi, projektuje i odchodzi. I zawsze zaznaczam młodym baranom, ci, którzy dorastają, dzisiaj mają 18-20 lat i muszą wybrać swój zawód. Próbujcie jak najwięcej wykonać różnych czynności, żebyście znaleźli ten swój system wartości. Bo to, że skończycie liceum, to, że skończycie studia, to w tych studiach, potem w życiu jest zupełnie inaczej. Kończycie etnografię i zaczynacie życie wasze i zupełnie inaczej ono się układa. Gdzieś w monotonnym biurze, gdzieś tam w monotonnej jakiejś świadomości, czy bibliotece, czy jeszcze czymś, a musicie ją barwić. Kończycie medycynę i nagle okazuje się, że stajecie przed barierą nie do zniesienia, bo musicie zrobić jakieś 2 lata i jeszcze wam pozostało zrobienia jakiejś specjalizacji i to już was doprowadza do szału, a chcielibyście już natychmiast i teraz co dalej? Zróbcie, wytrzymajcie albo zróbcie 2 czy 3 specjalizacje na raz. Wiem, że to jest ciężko, ale zawsze można coś wykombinować koło. Zawsze można jakoś tak zrobić. Ktoś powie, proszę pana, to jest niemożliwe, 3 specjalizacje nie. Zaraz. Możecie robić specjalizację w medycynie, na przykład chociażby medycynę, laryngologię, ale możecie obok troszeczkę pouczyć się chociażby medycyny chińskiej, poznać medycynę alternatywne, te które są chociażby ziołolecznictwo i wtedy będzie dużo wam łatwiej. Ktoś powie, ale tą medycynę wykluczamy. No nie jestem pewien, czy tą medycynę wykluczamy, bo ja do tej pory trzymam jak skarby vademecum medyczne z tamtych lat, bardzo stare i sięgam po nie wtedy, kiedy potrzebuję, bo propolis ma wielkie znaczenie w naszym życiu, które troszeczkę w medycynie odchodzi i wraca. Po prostu deimos phobos. 2 satelity. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia chociażby tutaj marynarza, czy kogokolwiek, co rzadko się zdarza, żeby marynarzem baran został, ale zdarzają się, czy też jeszcze w innych dziedzinach, najbardziej w rzemiośle też często zdarzają się baranki, czy zostają właśnie na tej ojcowiźnie jako spadkobiercy
gleby, czy ziemi, czy tam jeszcze jakiejś hodowli, czy jeszcze czegoś, co najbardziej sobie cenię, bo to jest i eksperymentują tutaj wspaniale. Zaznaczam, róbcie to genialnie, spokojnie nauczcie się medytować, kontemplować, myśleć powoli, być konsekwentnym w swoich marzeniach. Róbcie to, bo to jest najtrudniejsza rzecz do opanowania przez was. Barany nie znoszą tej formy takiej nienagłej. One lubią nagle i potem nie kończą. Nauczcie się kończyć. Wiem, czasami zostawcie na 3 dni. Odejdźcie, idźcie do spa, idźcie popływać, idźcie gdzieś poganiać. Kupcie sobie pieska, wychodźcie z tym pieskiem regularnie. Nie traćcie nadziei, bo barany mają to do siebie, że nie są konsekwentne. Nauczcie się konsekwencji. To nie jest trudne. To trzeba sporo lat pracować. To konsekwencji może będziecie musieli uczyć całe życie. Ale to też przyjemność, że sobie na starość powiecie: zwyciężyłem, jestem, dokonałem. Pamiętajcie o tym, że w pewnym momencie, po 30 latach siedzenia w waszym znaku, te osoby, które się urodziły wczoraj oczywiście, zmieniacie znak. Te, które już urodziły się w połowie, po 15 dniach, po 15 latach zmieniają, w zależności gdzie, przechodzą do następnego znaku. Znak byka nie jest zbyt cierpliwym znakiem dla barana. Dopiero potem następny znak, który są bliźnięta, czyli dorastacie wtedy, kiedy dojdziecie do bliźniąt. A przejdziecie tego byka, który byk was doświadczy, ponieważ barany nie potrzebują jakby rzeczy materialnych. One nie posiadają. To nie jest najważniejsze dla barana, ponieważ on to ma. On, rzeczą materialną jest dla niego to, co stworzy dłońmi, to, co stworzy swoimi pomysłami. I dlatego nie jest to istotne, tak jak dla byka, ale w tym byku można naprawdę wiele wykonać, a potem w tych bliźniętach już stabilizować się, po bliźniętach oczywiście też te końcowe barany dojdą do następnego znaku i znowuż zaczną kombinować inaczej, ale każdy z nas ma tą swoją teorię swojego życia i pilnujcie tego. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że jest lęk i pańka. Zawsze się lepiej lękać, bo można wrócić do tematu, niż ulec pańce, bo wtedy zamykacie się we własnej skorupie własnego życia i nie potraficie tego zdefiniować. Zostawiam was już tutaj, bo będę opowiadał o tych baranach przez cały ten miesiąc i cały czas będę prowadził. No dzisiaj te strajki rolników, to też jest sól ziemi naszej wspaniałej i to też jest nasza sprawa, czyli ten barani początek, żeby można było cokolwiek zrobić, bo przednówek przed nami i to jest właśnie to, wrócić na swoją rolę, do roli swojej, nawet teatralnej, jeżeli nie jesteście tutaj rolnikami. Pamiętajcie o tym, że najważniejsze co jest, to jest budować to w swojej świadomości. Najważniejszą rzeczą jest jeść. Zjeść i być wypoczętym. Barany właśnie to mają, że nie za bardzo lubią jeść i nie za bardzo są wypoczęte. To jest jeden z mankamentów ich. No więc tutaj słuchajcie, spokojnie jedzcie, spokojnie odśpijcie i bądźcie szczęśliwi. Szczęśliwi! No i cóż wam powiedzieć? Baran jest zawsze zwycięzcą. I zwyciężajcie, pokazujcie nam kierunek tego pójścia do przodu. Nie pędźcie tak szybko, poczekajcie, niech inni idą za wami, bo musicie mieć plecy. I mam nadzieję, że ktoś was po prostu w momencie tej słabości przytrzyma, żebyście nie upadli. No cóż... Co mam powiedzieć? Właściwie nie wiem. Możemy powiedzieć z Bogiem. To też jest was, ale bardziej na rany Chrystusa. Nie kaleczcie się. Brońcie się od niewygody. Bądźcie zdobywcami. Sami dla siebie. Bo zdobywać
życie naprawdę jest trudno. Inne znaki wiedzą. Wy nie zastanawiacie się nad tym i to jest piękne. Pędźcie do przodu. Tylko nie kaleczcie się. Nie dajcie się. Bądźcie zwycięzcami. Cóż, taka wasza rola. Do zobaczenia w następnych opowieściach o wspaniałym znaku, jaki jest ten pierwszy, ten jedyny znak barana. Drugiego już nie ma, bo jest no troszeczkę inny. Opowiem to w dalszych częściach snucia historii pierwszego znaku. Do zobaczenia. I oczywiście na ranę Chrystusa nie dajcie się. Nie poddawajcie się. Nie wolno wam.